O, witajcie moi drodzy. Dzisiaj właśnie mija 28 dni od publikacji ostatniego filmu. To był taki mój skromny challenge, może nie challenge, tylko totalna prokrastynacja pomieszana z nieróbstwem i próbą sprawdzenia tego, co się stanie na kanale po tym, jak mnie nie będzie długo, długo, ale chciałem miesiąc sprawdzić. Jednak rejestrowałem wszystko, co się działo przez ten czas, po to, żeby wam to jakoś potem w skrócie pokazać. Dzisiaj taki właśnie filmik, ale też tak na szybko, bo już za chwilę lecę do Kanady i tam będę trochę spędzał czas w Toronto. No, zmieniło się wszystko w mojej pracy, już nie pracuję tam, gdzie pracowałem. Znaczy na Olisie dalej pracuję, ale wszystko inaczej teraz jest, więc będziecie mieć o czym słuchać, jeśli pozostaliście, bo mam nadzieję, że trochę tych trójaków, co było na kanale, to się przez ten czas odsiało, a ci wierni, kochani widzowie, którzy byli przez cały czas, nadal pozostali, bo widzę, że ruch ciągle jest niezmiennie utrzymany na kanale, więc to zapraszam was na dzisiejszy odcinek, a w nim między innymi filmik z tego, jak otworzyłem sobie firmę swoją, znaczy nie do końca otworzyłem, bo się wyłożyłem na sprawach takich papierkowych, ale działalność już podjąłem, bo tutaj można prowadzić firmę, nie rejestrując jej na początku, i tak sobie robimy catering i dowóz pierogów i dań polskich. No i to trochę się nam już w sumie rozkręciło fajnie. I o tym też was będę z czasem pewnie informował, no bo ktoś tam wyczuł, że ja się przymierzam do otwarcia czegoś swojego. No i to się zbliża już coraz bardziej, także będzie niedługo kuchnia polska na Islandii, no tak z większym rozpędem robiona. No robiliśmy komerchę dla Toyoty na Islandii z Venus, no i parę innych rzeczy, więc sobie zobaczcie, może te wszystkie rzeczy nie będą się kleić w kupę, ale będą przedstawiać wycinki mojego życia przez ostatni miesiąc, więc zapraszam was, moi drodzy, do oglądnięcia tego odcinka. Drodzy, jest już bardzo późno i pora już spać, ale ja się wybieram do Wenus. Znaczy nie, jadę do pracy, ale do niej przy okazji wstąpię z takimi smakołykami. Tu są z kapustą pierożki, a tam jeszcze ruskie, też wam mogę pokazać. No i tak teraz tym handluję mniej więcej, no tak to wygląda, taki boksik, nie? Zobaczymy, czy jej będzie smakować i zobaczymy, jaką wyda opinię na ten temat. No, ale w ramach promocji warto. Dobra, moi drodzy, no udało mi się dowieźć pierożki do Wenus. No także mamy pierwszego testera jakiegoś, także zobaczymy, jak opinia, bo ja to nie wiem, ale wam pokazywałem, jakie ładne pierożki, więc teraz widzicie, ona się cieszy. Ja się cieszę, pierogi. Dziękuję bardzo, będę testować. Zobaczcie, jak się cieszy. Same zapachy, to na razie. No witajcie moi drodzy, dzisiaj nagrywam dla was z Toyoty. Tak przypadkowo wyszło, ale chciałem wam powiedzieć, że Wenus to jest sprzedajną kobietą, a znaczy zaradną bardziej i przedsiębiorczą, bo se w Toyocie załatwiła auto za darmo. No, ale to wam opowiem wszystko w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam bardzo serdecznie. Drodzy, tutaj to żeście się mnie pewnie nie spodziewali, że tak kurde w takim miejscu wyląduje i zobaczcie, jak jest ładnie, pięknie w ogóle. Tylko się cieszyć, a za mną to nowa Toyota Auris, taką co Wenus dostała i sobie wynegocjowała. No kurde, fajne autko. Przejechaliśmy się kawałek, żeby nagrać parę scen i powiem wam szczerze, zazdroszczę trochę, no bo ten Auris w porównaniu do Aygo to jest tak, jakby porównać na przykład śledzia do makreli. Czyli ma swoje zalety, ale ma i swoje wady, więc zależy, co kto lubi, co komu potrzebne. Ale fajnie jest i w ogóle to wam powiem, że
Pewnie bym sobie kupił takie auto kiedyś, ale nie teraz, bo teraz to mi jestem z mojego zadowolony. A tak w ogóle to nie wiem, fajnie się robi dla Toyoty ten filmik. Zobaczymy, jak to zmontuję. I w ogóle fajne są widoki. Jestem tu na Krusowiku. Dawno tutaj już nie byłem, ale byłem już na tyle razy często na tym kanale, że nie wiem, czy was to jeszcze interesuje. Także jedziemy dalej. No i tak, nagrywaliśmy filmik, kurde, teraz i pojechała sobie. Miała tylko przejechać koło mnie i z pół kilometra pojechała do przodu. Muszę zapierdzielać i tak to jest na planie. No, ale wam powiem, że fajne widoki. No sami sobie zobaczcie, tak wam pokażę. A żeście gówno widzieli, bo tak szybki zrobiłem obrót, bo się wróciła. Możemy jechać i klucz znalazłem. Powiem wam szczerze, patrzcie, jaka niespodzianka. Klucz na pamiątkę. Klucz z tej wyprawy, nie? To w bramkę sobie oprawił. Ale zobaczcie, jak fajnie ma w tym aucie, nie? No, super. Fajna kierownica. Fajnie jest. Także nówka Auris, no. Jeszcze kamerka cofania. Bajery wszystkie. Jeszcze tak pochwalę się na szybko. Moja taka produkcja montażowa dla Toyoty. To, co zrobiłem dla Venus na kanale. A poza tym to luknijcie sobie na kanał Venus północy, a bez pudru, coś tam, no w każdym razie podlinkuję kiedyś, pewnie nie dziś, bo mi się nie będzie chciało, ale zobaczcie, jak fajnie zmontowałem. Widzicie, moi drodzy, jest jeszcze cholerna noc, ale ja przyszedłem na Black Friday. Dałem się wciągnąć temu wszystkiemu, no i zobaczymy, kurde, mam dostać coś za darmo. A nie wiem, może już było 100 osób, bo otworzyli 2 minuty temu. No powiem wam, moi drodzy, że całkiem dziwacznie to wygląda. Stoję na końcu kolejki, chociaż jest 5 minut po otwarciu, a kolejka zawija na cały sklep. No, ciekawe takie doświadczenie tego Black Friday w miejscach, gdzie obchodzą coś takiego. Widziałem to kiedyś w Stanach, no to tam już jest szok, ale tutaj na Islandii, no też sami zobaczcie. Trochę tych ludzi jest, taki mały sklepik i tyle ludzi obsługuje, no ze 100 osób się tu pewnie wtasowało 5 minut już po otwarciu. Ale kupiłem wszystko, co mi trzeba. No powiem wam, że nawet na start coś takie przywitanie zrobili, jakieś jedzenie i kawę tam nawet robią, także no, ciekawe takie wejście. No i tak, moi drodzy, kupiłem sobie wolnowar i robię takie rzeczy, sobie takie gulasze, no zobaczymy, to tak ponoć to zdrowsze jest, bo takich temperatur dużych nie ma, gąbki można w tym przygrzać, a taka zabawka. No moi drodzy, pierwszy unboxing w historii na moim kanale. Tego jeszcze nie było i pewnie nie będzie za wiele, ale przyszła maszynka do pierogów, taka no, stringowa. Także już teraz będę mógł naprawdę fajnie podgrzewać. Ale dobra, nie chcę mi się tego rozbierać, jak wszystko będzie. Już to wam powiem, jak to działa, ale dość duże to jest. No i mój nowy ekspresik do kawy, DeLonghi. Powiem wam, że mnie już ten stary tak irytował, że musiałem coś zmienić. A ten jest naprawdę ciekawy. Jakbyście mieli okazję, to kupujcie. Się nazywa Decia. Dedica. O, Dedica właśnie. No i tak, moi drodzy, tak się dzisiaj zdarzyło, że wylądowałem w Bioparadis. Bio to nie jest coś ekologicznego, tylko kino, bio właściwie, tak się to wymawia. No jestem w kinie na planecie
singli w islandzkim kinie, na islandzkiej wyspie, na polskim filmie i w ogóle nawet Juliusza, jak widzicie, grali niedawno. Także tutaj polskie kino jest całkiem dostępne, żebym to tak ujął. I w sumie to wam zrelacjonuję pewnie po filmie, jak było, ale tak, tak kino jest takie przyjemne. I no fajnie się czasem wyrwać gdzieś z domu, zaznać nieco kultury. No moi drodzy, takie krótkie wejście, bo nie chcę ludziom przeszkadzać w oglądaniu reklam, bo tutaj tak w kinie jest, że reklamy w trakcie filmu puszczają, ale chcę wam pokazać mniej więcej, jak ta sala kinowa wygląda. To tak dwa ruchy, albo jeden taki okrężny, taka kameralna. No i reklamy lecą. Także wracamy za chwilę do filmu. No. A jeszcze wam nie wspomniałem, byłem na kawie na Perlanie kiedyś po pracy i tam się cały ten Perlan kręci, restauracja, i tak cały taras się zmienia. No warto to zobaczyć i przeżyć. Nagrałem wam krótkie slow motion. Bardzo za to, że spędziliście ze mną ten wspólny czas, oglądając moje życie. No, to fajnie, że was to interesuje. Jeśli ktoś dotrwa do końca, to jutrzejszy filmik, jeśli się pojawi, bo nie wiem jak będzie z netem i montażem, to będzie już z Kanady, bo za chwilę jadę na lotnisko i lecę do Toronto i trochę rzeczy tam porobię, bo tydzień mam wolnego, także spędzam ten czas cały w Toronto, bo jak pamiętacie, miałem kiedyś to postanowienie, że raz w roku gdzieś na inny kontynent. No i nie chciałem dać dupy w tym roku, a nigdzie nie byłem, bo się innymi sprawami zajmowałem. Więc do zobaczenia w Toronto i dzięki za dzisiaj.